Jest mieszkanie dla John'ego Radyjko. Legenda Wałbrzycha zamieszka przy ulicy Świdnickiej. Potrzebna jest jednak pomoc w wyposażeniu mieszkania. Na początku stycznia mieszkanie John'ego Radyjko spaliło się. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaproszenie ognia. Pan Bogdan przebywał w wałbrzyskiej noclegowni, jednak pojawiał się tam tylko wieczorami, bo nie przepadał za tym miejscem. John Radyjko czekał na przydział mieszkania socjalnego. Kolejka chętnych była jednak długa. W mieszkaniu przy ulicy Świdnickiej, w którym ma zamieszkać Johnny, nie ma jednak podstawowych sprzętów. Udało się dlatego, że jest to lokal no nie za bardzo komfortowy. No nie za bardzo atrakcyjnym położeniem, bo to jest na ulicy Świdnickiej. Niecałe 20 metrów, w związku z tym no nie było za bardzo chętnych na niego, a biorąc pod uwagę, że Johnny był taki zdesperowany, żeby opuścić noclegownię, no więc zgodził się przyjąć to pomieszczenie. Osoby chętne, które chciałyby pomóc w wyposażeniu mieszkania John'ego Radyjko, mogą zgłaszać się do Rady Wspólnoty Samorządowej Śródmieście.